Kolejnym naszym prelegentem jest już osoba, którą dzisiaj Państwo widzieli, pani Diana Piotrowska, rzecznik prasowy Polskiego Związku Łowieckiego, która jest i absolwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Leśnego SGGW oraz robi tak doktorat w Instytucie Badawczym Leśnictwa, poluje od lat 13. Przedstawi nam referat pod tytułem Wizerunek myśliwego w XXI wieku, czyli łowiectwo w oczach Polaków. Dziękuję bardzo. Znowu przy mikrofonie. Tym razem nie o łowiectwie, tym razem zdecydowałam się na podjęcie chyba najtrudniejszego tematu, z którymi teraz my jako myśliwi się zmierzamy. Tematu, który sami sobie zgotowaliśmy. Tematu, którego przez lata nie podejmowaliśmy. Tematu, który tak naprawdę w tym momencie już do tego poziomu urósł, że tak naprawdę tylko intensywne działania i tak naprawdę intensywne zabiegi, które możemy podjąć, mogą cokolwiek zmienić. Proszę Państwa, postanowiłam od tego, że zacznę troszeczkę od tego, jak dzisiaj w ogóle wygląda myśliwy, tak? To jest stary człowiek, młody człowiek, to jest mężczyzna, kobieta, ponieważ tak naprawdę głównym naszym problemem są stereotypy. Kim jest myśliwy? Starszym panem. Dziękuję. Starszym panem z kapeluszem, najlepiej z piórkiem, tak? Jakim? Czerwonym? I z czerwonym nosem. I na pewno to jest ktoś, kto zajmuje się tylko wyłącznie zabijaniem, a w dzisiejszych czasach to jest nawet mordowaniem. Proszę Państwa, kilka słów o tym, ile my w ogóle mamy myśliwych w Polsce. W Polsce mamy obecnie 123 tysiące myśliwych. I co jest zaskakujące? 1/4 myśliwych, która jest po Związku Łowieckim, wstąpiła w XXI wieku już. A w ciągu ostatnich 20 lat liczba myśliwych w Polsce podwoiła się. Jeszcze w 1995 roku było to niespełna 100 tysięcy. Dzisiaj mamy ponad 2 razy więcej myśliwych w Polsce. Coraz nas więcej, a coraz gorzej o nas mówią. Proszę Państwa, drugi temat, poza tym, że nas już jest tak dużo, to jest temat kobiet. Proszę Państwa, tak jak we wszystkich dziedzinach, tak tam samo i w łowiectwie jest coraz więcej kobiet. Kobiety bardzo chętnie zajmują się łowiectwem. Kobiety ocieplają wizerunek i dzisiaj tak naprawdę to jest ten nasz pozytywny przekaz, którym już bardzo często się posługujemy. Jeszcze tak naprawdę w 2008 roku kobiet było 1,5 tysiąca. Obecnie jest już 3,5 tysiąca kobiet. 3,5 tysiąca to jest niewiele w skali tak naprawdę ogólnej grupy myśliwych, ale tak naprawdę, jeżeli patrzymy na wzrost liczby kobiet, to tak naprawdę w ciągu 7 ostatnich lat ta liczba się podwoiła. Kobiety to przede wszystkim ocieplenie wizerunku, a po drugie to jest nasz nośnik edukacji. Do tej pory ta edukacja była tematem drugorzędnym, bo najważniejsze było polowanie. Najważniejsze było to, żeby było na co polować, jak polować i czym polować. Natomiast teraz weszliśmy już w trochę bardziej zaawansowany etap, o czym też za chwilę będę mówiła. Liczba myśliwych w zależności od stażu w PZŁ. Chciałam pokazać, że tak naprawdę mamy pewną grupę starszych myśliwych. Grupę myśliwych, którzy są z dużym stażem łowieckim. Natomiast tak naprawdę 50%, blisko połowa obecnej liczby myśliwych wstąpiła właśnie po XXI wieku. Ludzi młodych w dużej mierze, dobrze wykształconych, świadomych tak naprawdę, jak istotny jest wizerunek, jak istotna jest promocja, jak ważnym elementem jest edukacja. Średnia wieku myśliwych. To jest taki temat, który tak naprawdę zapytać się większość osób, jaka jest średnia wieku myśliwych. Wszyscy twierdzą, że to jest 65 lat. Myśmy to sprawdzili. Ile? 65. Faktycznie w latach 90. jeszcze średnia wieku myśliwych to było 65 lat. Obecnie spadła znacznie. Ja nie mówię, że to jest ideał. To jest 52 lata. Skąd tak naprawdę dosyć wysoka średnia wieku? Ponieważ to nie jest zajęcie zawodowe.
to nie jest tak, że odchodzi się w pewnym wieku na emeryturę, tylko jednak spora grupa członków Polskiego Związku Łowieckiego są to osoby, które tak naprawdę związane są pasją, kochają to łowiectwo i tak naprawdę do ostatniego dnia nie są w stanie pogodzić się z tym, że mogą nie być myśliwymi i po prostu do ostatniego swojego dnia tymi myśliwymi są. Natomiast to pierwsze i to, na co zwracamy szczególną uwagę, to jest tutaj. Średnia wieków kandydatów do Polskiego Związku Łowieckiego. Jeżeli ktoś z Państwa jest lektorem w Polskim Związku Łowieckim, rozmawiałam właśnie z kolegami, to tak naprawdę widzi się ogromną zmianę. Jeszcze kilka lat temu jeździłam na szkolenia, to było tak naprawdę pół na pół. Starsi ludzie, bardzo wiekowi, ludzie w średnim wieku, ludzie młodzi. Obecnie naprawdę jest bardzo dużo młodych ludzi, więc tak naprawdę cały czas słyszymy, kurczę, no, to łowiectwo upada, coraz gorzej z nim. To takie niszowe działania, działalność. Coraz mniej jest tych myśliwych. Ono tak naprawdę to już jest za przeszłością. To łowiectwo to już naprawdę wyginęło, tak samo jak niewolnictwo i wszystkie inne działalności, które już dawno powinny minąć, a tak naprawdę okazuje się, że nie, że dalej jest atrakcją, że nadal jest ogromne zapotrzebowanie na kontakt z naturą, na kontakt z przyrodą. Do tego jest jeszcze jeden bardzo ważny element, który dotyczy młodych ludzi, a mianowicie nadal jednak mężczyźni, młodzi mężczyźni mają jakąś potrzebę tak naprawdę kontaktu z męskimi zajęciami w tym niewieścim i coraz bardziej z niewieściałym świecie i zachęca też łatwość dostępu do broni, bo w tym momencie broń celów łowieckich jest najbardziej dostępna ze wszystkich rodzajów pozwolenia na broń. Jak wygląda wykształcenie myśliwym, bo wszystkim się wydaje, że to są takie leśne dziadki, podpite, najlepiej podpite i tylko po podstawówce, tak? Więc proszę Państwa, wcale tak nie. Średnia, jeżeli chodzi o wykształcenie myśliwych, 37% ma wykształcenie wyższe, 41% wykształcenie średnie, 18% zawodowe. I tak naprawdę przeanalizowałam ostatnie dane GUS-u związane z wykształceniem społeczeństwa i tak naprawdę muszę powiedzieć, że myśliwi nawet wybiegają poza normy, które są obecnie społeczne, bo dla ludzi czynnie pracujących, czy aktywnych zawodowo, wykształcenie wyższe w społeczeństwie polskim to jest 33%, mamy nawet więcej, 37%. Jeżeli chodzi o wykształcenie średnie, tutaj mają 43%, to jest ta średnia dla kraju, myśliwi mają 47% członków z wykształceniem średnim, więc nie ma też już tak źle. Chciałam skończyć tak naprawdę pierwszą część, czyli przedstawić Państwu tak naprawdę, jak w tym momencie wygląda państwo, ponieważ niestety te stereotypy zaburzają nam pogląd na myśliwego w Polsce. Wiemy, że mamy coraz więcej kobiet, wiemy, że mamy coraz więcej młodych ludzi, więc wiemy, że mamy czym i kim pracować. No i niestety kończy się optymizm, bo przechodzą badania statystyczne. Proszę Państwa, przeprowadzono, TNSA przeprowadził badania statystyczne na temat poparcia społecznego myśliwych. I myślę, że to był taki duży moment, w którym my tak naprawdę liczbowo, jako Polski Związek Łowiecki, uświadomiliśmy sobie, jak trudna jest sytuacja. Tak naprawdę uświadomiliśmy sobie, że jeżeli w tym momencie nie zaczniemy ciężkiej pracy, ciermiężnej pracy i to pracy, która tak naprawdę w najbliższej przyszłości będzie mało widoczna, bo to jest praca długofalowa, to tak naprawdę obecne nurty społeczne, nurty nowoczesnego społeczeństwa, wegetarianizm, weganizm i wszystkie te inne formy, tak naprawdę zdominują społeczeństwo, a my zostaniemy zepchnięci na margines. Proszę Państwa, przedstawię teraz te badania z krótką informacją, ponieważ to są badania z 2015 roku. Ja również będę komentowała to, jak my tak naprawdę bardzo intensywnie działamy i tak naprawdę jak wiele zrobiliśmy, żeby zrobić to potężny krok tak naprawdę milowy. Po pierwsze, może to Państwu wyda się śmieszne, natomiast my jako myśliwi przede wszystkim uważam to za wielki sukces. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że mamy problem. To może być śmieszne, ale to jest potężny krok. Zdaliśmy sobie problem z tego, że mamy problem i jesteśmy świadomi tego, że bez intensywnych działań nasza sytuacja będzie się tylko wyłącznie pogarszała. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że do tej pory nie było działań promocyjnych. Oczywiście były. Natomiast w
XXI wieku w obecnej sytuacji marketingowo, PR-owo, promocyjnej tak naprawdę trzeba czegoś więcej. Polacy o łowiectwie. Z czym przede wszystkim kojarzy się panu łowiectwo? Proszę wybrać do trzech skojarzeń. Obywatelom co trzeciemu łowiectwo kojarzy się z niebezpiecznym zabijaniem dzikich zwierząt, niepotrzebnym zabijaniem dzikich zwierząt. 28% osób odpowiedziało również, że z drogim hobby. No, powiem Państwu, niepokojące bardzo. Cieszy tylko fakt, że 27%, czyli tyle samo, jest świadomych tego, że to jest konieczność, związane z koniecznym regulowaniem liczebności zwierząt. Z bogatą polską tradycją, 17 osób z dokarmianiem zwierząt zimą, ale to też już wycofaliśmy się z promocji łowiectwa poprzez dokarmianie, ponieważ to nie jest już temat tak naprawdę, wręcz powiem, polityka się zmieniła zupełnie w tym temacie. Ze zdobywaniem pożywienia, z jedną z metod czynnej ochrony zwierząt 11% i 9% trudno powiedzieć. Proszę Państwa, kobiety częściej niż mężczyźni kojarzą łowiectwo z niepotrzebnym zabijaniem dzikich zwierząt. Logiczne, uzasadnione. Kobiety zdecydowanie podchodzą bardziej emocjonalnie, ideologicznie, mężczyźni bardziej racjonalnie, więc to nie zaskakuje zupełnie. Łowiectwo częściej kojarzy się z niepotrzebnym zabijaniem zwierząt 20 i 30-latkom, osobom w wieku 60 lat i więcej. To jest bardzo niepokojące. Proszę Państwa, to znaczy, że myśliwi przespali okres, którym powinni edukować. Czyli my mamy teraz efekt swojej bezczynności. 20-30-latkowie nie popierają w dużej mierze myśliwych. Dlaczego? Proste. Ja rozmawiając i analizując ten temat, to jest proste. Społeczeństwo jest zupełnie nieświadome tego, czym my tak naprawdę się zajmujemy. To, co powiedział pan dr Falkowski, jest świętą prawdą. Zabijamy, co chcemy, gdzie chcemy, jak chcemy. I tak naprawdę nie mamy żadnych zobowiązań, nie mamy żadnych obowiązków, żadnych tutaj zobowiązań, nic. Tak naprawdę naszym zajęciem jest tylko zabijanie i to powoduje, że społeczeństwo źle na nas patrzy. Ten wynik dał nam już jedną bardzo ważny wniosek. Konieczna edukacja. Konieczna edukacja już od samego początku na najniższym poziomie. Osoby, które oceniają, że ich sytuacja materialna jest dobra, a częściej niż pozostali łączą łowiectwo z gałęzią gospodarki łowieckiej. Proszę Państwa, uświadomienie ludziom, że łowiectwo to jest też, że część przychodu kraju też jest istotne. Polski Związek Łowiecki zlecił dwa badania, prace habilitacyjne, które mają ocenić, jaki wpływ ma łowiectwo na gospodarkę. Nie mówimy tylko o gospodarce łowieckiej, ale to przecież są buty, kurtki, ubrania, optyka, broń, porcelana. To jest naprawdę potężna liczba, ilość tak naprawdę dziedzin, które wpływają na ten rozwój gospodarczy i dają miejsca pracy. Osoby z wykształceniem wyższym częściej niż z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowo mówią o łowiectwie jako o koniecznym regulowaniu liczebności zwierząt łownych. To cieszy, to znaczy, że ludzie bardziej wykształceni mają świadomość tej racjonalnej gospodarki. Mieszkańcom największych miast w Polsce łowiectwo rzadziej niż pozostałym kojarzy się z drogim hobby. Dla mężczyzn łowiectwo to częściej niż dla kobiet bogata polska tradycja. Co 11 respondent nie umie określić, jakie ma skojarzenia z łowiectwem. Proszę Państwa, to jest dla mnie najważniejszy wynik. Najważniejsze to, co mogłam uzyskać z tych badań. A mianowicie 10% kategorycznie jest, zdecydowanie akceptuje łowiectwo. Pocieszę fakt, że 14% kategorycznie nie pocieszy. Natomiast to dla nas jest potężnym sygnałem, że mamy grupę 66% społeczeństwa, które jest bądź to raczej przekonane, bądź raczej nieprzekonane. I teraz, jeżeli Polski Związek Łowiecki nie podjąłby działań w zakresie edukacji, w zakresie wizerunku, to tak naprawdę bardzo szybko ta czerwona kreseczka przejdzie na drugą stronę, bo to są ludzie, którym wystarczy mały sygnał, mały impuls, cokolwiek, co tak naprawdę w bardzo prosty sposób przeciągnie ich na swoją stronę i raczej nie zrobi radykalnych nie, a raczej tak zrobi raczej nie, tak? Więc to jest bardzo śliski temat. Taka grupa osób niezdecydowanych jest bardzo niebezpieczna statystycznie. Zostało mi 54 sekundy.
Proszę Państwa, króciutko. Polski Związek Łowiecki przygotował, podjął intensywne działania przygotowaniem strategii PR-owej, promocyjnej Polskiego Związku Łowieckiego. Po pierwsze określiliśmy błędy, które popełniamy. Pierwszy podstawowy błąd. Do perfekcji opanowaliśmy przekonanie samych siebie. Robienie imprez dla myśliwych, gdzie przekonujemy myśliwych, jak fantastyczne jest łowiectwo, mamy do perfekcji opanowane. Ja myślę, że szóstka z plusem. Dlatego Polski Związek Łowiecki już od 2 lat tak naprawdę poza targami łowieckimi i Hubertusem Ogólnopolskim nie robi na poziomie centralnym żadnych imprez. W ogóle. Natomiast wzięliśmy udział w ponad 40 imprezach, gdzie my wychodzimy ze swoim stoiskiem, gdzie my wychodzimy do ludzi, gdzie my prezentujemy, gdzie my jesteśmy tam, gdzie są ludzie. Widzimy sukces, widzimy różnicę i to, co nas zaskoczyło, nie mamy kontaktu z negatywnym oddźwiękiem. Nie ma ludzi, którzy nas wyzywają od morderców, nie ma ludzi, którzy na nas atakują. Ludzie są zainteresowani, ciekawi, ludzie chcą tak naprawdę wiedzieć, chcą się dowiedzieć i nawet jak przychodzą nieprzekonani, to tak naprawdę za chwilę jest takie, no faktycznie, no nie pomyślałem o tym. Ma Pani rację. Więc widać, że potrzeba jest potężna. Proszę Państwa, widać również po poziomach regionalnych tą zmianę. Ja tylko jeszcze chciałam, ciuteńko, bo już mi się czas włączył, widzę te zera. Natomiast chciałam powiedzieć krótko jeszcze o tym, Polacy o łowiectwie, ostrzał zwierząt. Zdecydowanie więcej mężczyzn popiera ostrzał zwierząt. To jest 60% do 33%. I teraz tak, wiek. Tak naprawdę widać, że osoby starsze zdecydowanie bardziej akceptują ten ostrzał zwierząt, natomiast tak naprawdę nie ma takiej grupy, która ewidentnie przeważa. Edukacja jest ważna, robimy edukację, przygotowaliśmy do edukacji, w momencie leciliśmy, są 2 prace doktorskie pisane na Uniwersytecie Jagiellońskim, które tworzą podstawy metodyki edukacji dzieci. Kolejny ważny temat, bo tak naprawdę jak edukować? Mówić o tym zabijaniu? Nie mówić o tym zabijaniu? Uważam, że popełniliśmy potężny błąd. Pozyskujemy zwierzynę. No świetnie, tylko potem jest zderzenie. Przez tyle lat udawaliśmy, że nie zabijamy. To, co powiedział cennie pan Tremski. Musimy mówić o naszej, tej trudniejszej części działalności, ponieważ w pewnym momencie budzimy się i fajnie, leśnik przytula, leśnik pomaga, leśnik wszystko robi, no ale halo. I to jest sam leśnik ścina drzewa, więc my też troszkę się zapętliliśmy niestety i musimy mówić o tym, że polujemy właśnie w kontekście tak naprawdę i innych działań. Proszę Państwa, ocena sytuacji materialnej, wykształcenie, dochód gospodarstwa domowego nie ma żadnego znaczenia na to, na ocenę naszej działalności. No i wielkość miejsca zamieszkania. Widać ewidentnie, że miejsce miasta do 20 tysięcy mieszkańców najgorzej oceniają tutaj kwestię ostrzału. Widać, że to jest miejsce, gdzie powinniśmy wyjątkowo położyć ten nacisk. No i miasto oczywiście powyżej 500 tysięcy, ale to raczej nie jest zaskakujące, ponieważ wiadomo, że tam, gdzie nie ma kontaktu z naturą, tam, gdzie nie ma tego kontaktu z myśliwymi, wynik jest właśnie taki. Pominę sobie kwestię regionów. Polacy o łowiectwie. Zadano pytanie ludziom, którzy odpowiedzieli, że absolutnie nie akceptują, bądź raczej nie akceptują łowiectwa, w jakiej sytuacji jednak by je dopuścili. No i najwięcej to 47%. Ta grupa ludzi wypowiedziała się, że podczas występowania epidemii chorób zakaźnych 38% stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa obywateli, 23% niszczenie upraw i 14% to jest ta radykalna grupa, że co by się nie działo, paliło, waliło, nie ma możliwości odstrzelania zwierzęta, trzeba zawsze zwierzęta chronić. Proszę Państwa, czas mi się już dawno skończył, natomiast chciałam powiedzieć to, że Polski Związek Łowiecki wie, że popełnił błąd. Zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy ostatnią szansę, żeby go naprawić. Podjęliśmy szereg działań, opracowaliśmy strategię PR-ową, promocyjną, opracowujemy strategię edukacji, przygotujemy materiały edukacyjne i programy edukacji. Więc tak naprawdę od 2 lat prowadzimy bardzo intensywne działania. Nie udało mi się tak naprawdę powiedzieć o tym, co robimy w mediach, bo tak naprawdę do tej pory media były w stosunku do łowiectwa frywolne. Można było napisać, co się chciało. Myśliwy zabił, zamordował, nieważne czy winny, czy niewinny, media zawsze mogły znaleźć sensację. Teraz wszystkie sytuacje, 2 razy dziennie robimy monitoring prasy, każda sytuacja spotyka się z ostrą reakcją. Jesteśmy na etapie wyznaczania granic. To znaczy, media już wiedzą, że zareagujemy, a teraz trochę badają. I tak naprawdę da się to odczuć.
mniej więcej po 2 godzinach już nie myśliwi są winni, tylko ktoś inny. W innej artykule po 5 godzinach to jednak nie myśliwy odciął temu psu ogon, tylko to jednak facet, który był na moru ubrany, ale z łowiectwem nie miał nic wspólnego. Ten pies zastrzelony to jednak nie zrobili tego myśliwi, bo ten pies tak naprawdę nie został zastrzelony, tylko gdzieś uciekł i sytuacja się zmienia, więc reagujemy, działamy i liczymy na to, że tak naprawdę uda nam się poprawić tą sytuację. Ja wiem, że to są prace na lata, ale liczę na to, że dzięki intensywnym zadaniom uda nam się poprawić to i za 5 lat spotkamy się przy tych badaniach tak naprawdę przy słupkach dużo bardziej pozytywnie wyglądających. Dziękuję bardzo. Przepraszam.